Witam Państwa po raz kolejny w Ziołach dla Zdrowia. Dzisiaj porozmawiamy sobie o chorobie zwyrodnieniowej stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów polega na tym, że dochodzi do uszkodzenia chrząstki stawowej. Jest ona wywołana dysproporcją pomiędzy obciążeniem stawów a ochroną tej chrząstki. Ona po prostu staje się ścierana poprzez to, że na przykład za dużo ważymy, że mamy deformację stawów, że mamy jakieś wady wrodzone. To wszystko prowokuje występowanie choroby zwyrodnieniowej stawów. Ona się lokalizuje zarówno w stawach dużych, takich jak stawy kolanowe, biodrowe, ale także w stawach kręgosłupa, bądź też w drobnych stawach dłoni. Głównym objawem choroby zwyrodnieniowej stawów jest ból. Ból towarzyszy pacjentom niestety bardzo często, czasami cały czas, ale są też inne objawy, takie jak sztywność, zwłaszcza sztywność poranna. Pacjenci mają kłopoty z rozruszaniem się, towarzyszą im także obrzęki, choć rzadziej. Pacjenci często mają kłopoty z rozróżnieniem tego, czy chorują na chorobę zwyrodnieniową, czy zapalną. Mówią, ja mam chorobę reumatoidalną stawów, mam RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów. To nie jest prawda. Często się zdarza tak, że pacjenci nie potrafią zróżnicować tego, czy chorują na tą chorobę, czy na inną. Można to w skrócie i bardzo ogólnie przybliżyć. Oczywiście różnicuje nie pacjent, tylko lekarz. Ale co cechuje chorobę zwyrodnieniową, a co chorobę zapalną? W chorobie zwyrodnieniowej lokalizacja choroby jest zwykle w dużych stawach. Stawy kolanowe, stawy biodrowe oraz w małych stawach dłoni i stóp, ale wtedy najczęściej to choroba zwyrodnieniowa toczy się w obrębie dystalnych stawów międzypaliczkowych. Rzadziej w obrębie innych części dłoni. Natomiast w chorobie zapalnej częściej ona się toczy w obrębie dłoni, stawów proksymalnych, rzadziej w obrębie stawów dystalnych. Bardzo rzadko występuje choroba zapalna w obrębie kolan czy też stawów biodrowych. Ponadto w chorobie zapalnej czasami dochodzi do podwyższonej temperatury ciała. Chorzy mają stany podgorączkowe. W zwyrodnieniowej chorobie praktycznie nigdy się to nie zdarza. Kolejna rzecz to deformacja stawów. W chorobie zwyrodnieniowej pacjenci mają pogrubienia na stawach w obrębie stawów międzypaliczkowych dystalnych, jak powiedziałem, ale to jest widoczne przy zaawansowanych zwyrodnieniach. Przy chorobie zapalnej mamy bardzo duże zwyrodnienia. Zwyrodnienia, które powodują czasami do tego, że dłoń się przesuwa na zewnątrz. Tak odwodzona jest dłoń. To jest też charakterystyczne ułożenie dłoni w obrębie choroby zapalnej. Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów to stosowanie leków przeciwzapalnych, przeciwbólowych. Oczywiście jeden z elementów leczenia. Nie są one zbyt dobrze tolerowane, zwłaszcza u starszych pacjentów. Mogą powodować uszkodzenia błony śluzowej żołądka, mogą powodować uszkodzenia układu krążenia. Dlatego też warto w takich sytuacjach zastosować preparaty naturalne, gdyż są one dużo bardziej bezpieczne. No, ktoś może powiedzieć, dolegliwości bólowe, czy to w ogóle ma jakieś podstawy naukowe. Owszem, ma. Surowiec zielarski, który my stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa, to preparat, który ma kilkudziesięcioletnią tradycję stosowania i do tego jeszcze ma bardzo wiele dowodów naukowych, że jest skuteczny. Tym surowcem zielarskim jest korzeń hakorośli. Może bardziej znany pod nazwą korzenia czarciego pazura, czy diabelskiego pazura. No, polega to na tym, że pacjenci tak nazywają często ten preparat, ten surowiec, gdyż on ma kształt taki zakrzywiony i dlatego wygląda, że jest to czarci pazur. A korzeń hakorośli ma znakomite działanie, bo działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzękowo, czyli likwiduje obrzęknięte obrzęki stawowe. Działa też korzystnie w innych kierunkach, bo poprawia trawienie, obniża poziom cholesterolu. Działa także korzystnie na poziom kwasu moczowego, obniżając tenże. Przez to jest zastosowany również w dnie moczanowej.
Korzeń hakorośli dobrze jest łączyć z innym surowcem, jakim jest siarczan glukozaminy. Dość popularna substancja o dobrym działaniu prozdrowotnym. Siarczan glukozaminy łącznie z korzeniem hakorośli to jest taki zestaw, który my najczęściej stosujemy w Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza i ma to naprawdę świetne zastosowanie. Także często lekarze, z którymi współpracujemy, także stosują te preparaty i obserwacje, jakie mamy, są takie, że można łączyć tenże preparat z produktami syntetycznymi i wtedy te leki syntetyczne mogą być stosowane w niższych dawkach. A czasami jest też tak, że pacjent w lepszej formie może wyłączyć stosowanie leków syntetycznych, a jedynie stosować leki naturalne. Leki przeciwzapalne, które mają działania niepożądane u ludzi, także u zwierząt mają działania niepożądane. Dlaczego to o tym mówię? Dlatego, że bardzo często psy dużych ras, na przykład labradory, mają proces zwyrodnieniowy toczący się w obrębie stawów biodrowych i wtedy takie psy wymagają leczenia. Bardzo, bardzo źle znoszą leki syntetyczne, natomiast bardzo dobrze znoszą leki naturalne. I połączenie hakorośli oraz siarczanu glukozaminy jest modelowym połączeniem w przypadku leczenia tychże właśnie psów. Ja u swoich psów, które też mam posiada labradory, stosowałem ten preparat ze znakomitym efektem, ale byłem też u weterynarza i lekarz weterynarii powiedział: proszę pana, oczywiście znamy ten surowiec, dlatego że my mamy szczególne problemy z psami dużych ras, one niesłychanie źle tolerują leki przeciwzapalne, niesterydowe. Ostatnim elementem terapii, o którym chciałem powiedzieć, ale chyba najważniejszym, który zostawiam na koniec, to jest leczenie ruchem. My w naszym Centrum Ziołolecznictwa stosujemy terapię manualną, czyli dawniej zwane było to kręgarstwem. No oczywiście w tej chwili ma to naukowe podstawy, nie są to metody jakieś niebezpieczne, wręcz przeciwnie, są bardzo bezpieczne. I czasami wystarczy jeden zabieg manualny, aby pacjent odczuł większą poprawę niż po serii fizykoterapii. Poza tym to jest metoda, którą można też przetransponować do domu. My zalecamy zwykle swoim pacjentom pewne ćwiczenia, pewne techniki terapeutyczne, które mogą wykonywać w domu. Jest to integralna część terapii. Fitoterapia plus terapia manualna. Dziękujemy za uwagę. Mam nadzieję, że udało się powiedzieć coś ciekawego, co Państwu pomoże w Waszym zdrowiu. Jeżeli Państwu się podobało, to prosimy o udostępnianie tego filmu na Facebooku. Prosimy też o pytania, które proszę wysyłać na adres umieszczony właśnie w tej chwili na ekranie. Może uda nam się odpowiedzieć na te proste pytania w sposób bardzo prosty. Dziękuję bardzo.